Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. I taką troską wykazują się władze gminy Lubień, które od lat tworzą nowoczesną przestrzeń niezbędną do właściwego rozwoju tych najmłodszych mieszkańców gminy. 10 listopada 2018 roku swoje święto miały dzieci z malowniczej Skomielnej Białej oraz ich rodzice, bowiem to dla nich otwarto nowy budynek przedszkola samorządowego. Tradycyjnie uroczystości otwarcia i poświęcenia przedszkola rozpoczęto od mszy świętej, odprawionej przez proboszcza księdza Ryszarda Pawlusia w kościele pod wezwaniem świętego Sebastiana. Dzisiaj radosna uroczystość poświęcenia przedszkola, pierwszego przedszkola w Skomielnej Białej. I możemy powiedzieć, że ta radość wpisuje się w jakiś sposób tą radość związaną z odzyskaniem niepodległości i jakby takim echem tego niezwykłego wydarzenia, kiedy polskie dzieci mogły modlić się i uczyć w języku ojczystym, w języku polskim. Nie były szykowywane, nie były poniewierane, poniżane. Mogły być wychowywane przez rodziców wychowawców na tym fundamencie, który zrodził polskość. Nadszedł wyczekiwany moment przecięcia wstęgi, którego dokonali m.in. wójt Kazimierz Szczepaniec oraz dyrektor przedszkola Izabela Kościelniak. A licznie zgromadzona społeczność Skomielnej miała okazję zwiedzić i zobaczyć po raz pierwszy wspaniale zaaranżowane wnętrze nowego przedszkola. Pani dyrektor, nowy budynek, ale przecież przedszkole już działa. Co było, a co jest i co przed Wami? Co w tym budynku będzie się działo? W nowym przedszkolu mamy dodatkowe 4 sale. W jednej z sal zorganizowaliśmy salę do zabaw sportowych, mamy sprzęt. Natomiast planujemy też od stycznia otwarcie klubu Malucha, który będzie funkcjonował właśnie tutaj dla dzieci od roku do 3 lat. I jest zaplecze, bo sale są przygotowane właśnie dla takich maluchów. Są również toalety, które są specjalnie do nich dostosowane, ale przede wszystkim jest dużo, dużo więcej miejsca. Czy to jest wszystko, czego potrzebowaliście, czy jeszcze oczekujecie czegoś więcej? Czy czegoś jeszcze więcej potrzeba w tym obszarze? Na dzień dzisiejszy są to bardzo dobre warunki, wystarczające warunki, bo przyjmujemy co roku około 100 dzieci, są to więc 4 oddziały. Zawsze mamy tą jedną salę teraz w zapasie, prawda? Tą jedną sportową. Natomiast chcemy ją mieć do zajęć dodatkowych, możemy więcej zajęć dodatkowych zorganizować dla dzieci. Prowadzimy tutaj zajęcia sportowe, taniec dla dzieci, taniec towarzyski. Mamy zajęcia z języka angielskiego. Właśnie wprowadzamy teraz projekt Dwujęzyczne Dzieciaki, gdzie dzieci właśnie uczą się języka polskiego i angielskiego równocześnie z językiem polskim, więc możemy rozwijać zainteresowania, zdolności tych dzieci. Zwieńczeniem tego wydarzenia były występy dzieci przedszkolnych, które z uwagi na fakt stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości miał również charakter patriotyczny. To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Skomielnej, to bardzo ważna inwestycja dla gminy Lubień. Jest to naprawdę ważna inwestycja, bo w tej chwili stawiamy wszyscy na młodzież, na wychowanie dzieci. Chcemy, żeby również rodzice byli odciążeni, jak najwięcej dzieci mogło chodzić do przedszkola czy punktu przedszkolnego, który w tej chwili tu uruchamiamy. Czyli będą przyjmowane również dzieci młodsze niż 2,5 roku. Bo to również inwestycja z jakich źródeł została dofinansowana czy finansowana? No ta inwestycja ze źródeł gminnych. Myśmy to wszystko również robiliśmy różnego rodzaju analizy, jak wybudować przedszkole, żeby było
funkcjonalne, tanie i wszystkie spełniało wszystkie normy i tak się udało, że właśnie to przyłączenie do tego kompleksu szkolnego było najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem, jednocześnie pozwoli tutaj współpracować przedszkole, szkoła i tak dalej. Wszystkie te czynniki, które tutaj decydowały, parking, dojazd, dojście, kościół, bliskość, wszystko tutaj po prostu przebywało za tym miejscem, a jednocześnie wszystkie media, wszystkie inne rzeczy podłączyliśmy od szkoły. Właściwie, jeśli mówimy o ekonomii, to jednak są to ogromne pieniądze i ogromny nakład. Warto powiedzieć w tym momencie, jakie to są środki? No, ja myślę, że takie miejsce dla 100 dzieci z pełnym full dostępem, które zrobiliśmy za około 1 200 000. To nigdzie tak w powiecie taniej nie zrobili.